Witam bardzo serdecznie na konferencji, międzynarodowej konferencji Scena Jutra 2024. Znajdujemy się w Pałacu Kultury. Zrobimy małą wycieczkę po Scenie Jutra. Zapraszam. Strefa wejściowa, w której prelegenci i wszyscy uczestnicy pobierają bilety. Po lewej strefa prelegentów. Wchodzimy do głównej strefy. W głównej strefie mamy strefę targową, na której są stoiska, o których będzie pewnie za chwilę. Tam z tyłu nam na niebiesko, za mną scena dyskusji, na której mamy dużo ciekawych paneli. Po cichu wejdziemy, tam coś zobaczymy może. Nie będę za bardzo mówił, ponieważ jest w tej chwili prezentacja, ale jak widać, pierwsza scena za nami. Zapraszam dalej. Przejdziemy przez strefę Expo, na której to strefie mamy bardzo dużo stoisk. Nie sposób by było wymienić pewnie wszystkich, ale będzie widać za chwilę parę logotypów, więc pewnie dla tych, którzy znają branżę, da się to odnaleźć. Kudo, tłumaczenie AI, tłumaczenie, które jest chmurowe online, AVLight, Arental, Gridali, Audio Plus. Przechodzimy płynnie do firmy Robe, ProLight oczywiście, Claypaki, ROX. A co mamy tutaj po środku? Mamy strefę muzealną z takimi pięknymi urządzeniami, starymi parami, starymi konsoletami. Tam dalej mamy audio, jeszcze dalej mamy taki mega wielki skaner, który warto sobie zobaczyć, więc mamy w tym roku taką, powiedzmy to, strefę muzealną, tak? Idąc dalej, New Event Management, tam mamy taką premierę Stowarzyszenia Polskich Realizatorów Światła z Arturem Szymanem. Idziemy sobie dalej. Tak jak mówiłem, ProLight, AVLight, nowe konsolety. Dalej za nami jest stoisko LTT, mamy tutaj Polsand, mamy oczywiście TSE po drodze. Bardzo ładne takie, powiedziałbym, plastyczne stoisko jak co roku. Foss Design, Epson, Allen & Heath, Portman, Mikor. A co jest po prawej i po lewej? Dwie sceny. Scena Inspiracje, scena Akademia. Scena Inspiracje to największa scena, na której są, powiedzmy, największe prezentacje. Tam akurat jest znowu prezentacja, więc dużo pewnie o niej nie opowiemy, ale możemy zajrzeć. Jak widać, trwa lekcja w języku angielskim, tłumaczona na oczywiście język polski symultanicznie. No i przejdziemy jeszcze do strefy dyskusji. Myślę, że dostaniemy się tam. Trochę jest duży ruch, jak widać. Nas to bardzo cieszy. Frekwencja nas zaskoczyła w tym roku, nawet bardzo. Tak bardzo, że będziemy chyba szukali nowych przestrzeni, które są jeszcze większe, ale nas to tylko cieszy. Żeby tylko takie problemy były, jak za dużo ludzi. Hej. Ścianka Sceny Jutra. Tutaj mamy wirtualną scenografię, scenę jutrową, na której właśnie się odbywa wywiad z jedną z prelegentek, która mówiła przed chwilą na scenie Inspiracje. Tu powoli wchodzimy, tylko cicho. Jest oczywiście prezentacja. Z wirtualnego studia, na którym, jak widać, są prezentacje, sceny jutrowe, wywiady. Obok scena Akademia. Cofamy się powoli do strefy Expo. To jest Scena Jutra 2024. Z tego miejsca już zapraszamy na pewno na Scenę Jutra w przyszłym roku, którą niedługo ogłosimy. Na pewno warto z nami być. Warto zobaczyć tyle atrakcji, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo różnych spotkań i o tym jest m.in. Scena Jutra. Naprawdę serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia za rok.